Kto ci powie, jak zarobić 1000% w kryptowalutach? To jest mój film z roku 2019, dokładnie 5 marca 2019 rok. Ok, dzisiaj chciałem wam powiedzieć o czymś, co jest w świecie krypto, jak nie tylko w świecie krypto, traktowane jako swego rodzaju żart, jako swego rodzaju mit, a więc zwrot 1000%, czy też 10 000%, czy też 1 000 000%. Lub też inny temat, który również jest traktowany jako żart lub mit, czyli na przykład tak zwana wolność finansowa, też jest bardzo często przez ludzi, którzy nigdy nie mieli z nią do czynienia, traktują to jako swego rodzaju żart lub jako mit, jako coś nie do osiągnięcia. W ogóle chciałem powiedzieć, że ludzie, którzy traktują wolność finansową, zwrot 1000% z inwestycji, lub też nawet słynna dźwignia, a więc lewar, czyli zarabianie na lewarze, na dźwigni, jako coś fikcyjnego, jako coś niemożliwego, jako coś wymyślonego, traktują to dlatego w ten sposób, ponieważ nigdy tego nie doświadczyli na własnej skórze i dlatego w taki sposób do tego podchodzą. Teraz wróćmy do tego filmu, o którym chciałem powiedzieć. To jest 2019 rok, 5 marzec, i w tamtych czasach to był właściwie początek mojej drogi w krypto. I ja akurat podszedłem do tego tematu w bardzo prosty sposób, taki jak zwykle podchodzę do tematów w życiu. Jeżeli ktoś potrafił to osiągnąć, to ja również będę potrafił to osiągnąć. Wszystko, co mi potrzeba, to jest wystarczająca koncentracja, uwaga i odpowiednia ilość czasu, aby osiągnąć to samo, co ten ktoś osiągnął. Koniec, kropka. Takie jest moje podejście właściwie do wszystkiego. Może to jest zbyt naiwne, ale czasami taka naiwność jest potrzebna do wielu rzeczy. W biznesie, w życiu, w inwestycjach. Oczywiście trzeba mieć swego rodzaju wyważenie możliwości swoich do podejmowania ryzyka, to jest inna sprawa, ale ta taka, że tak powiem, młodzieńcza naiwność jest jednak potrzebna w życiu. I teraz, w 2019 roku podszedłem do tego bardzo poważnie. I bardzo byłem skupiony na tym, że hej, jeżeli ten ktoś opowiada o jednej, drugiej, trzeciej inwestycji, opowiada o Ethereum za 30 centów, opowiada o Bitcoinie za 3 dolary i o innych inwestycjach, to w takim razie w tym świecie jest to możliwe. W tym systemie, gdzie właściwie pieniądz jest i właśnie tutaj. Wróćmy do pieniądza i wolności finansowej. Zaraz przeskoczę z powrotem. Ja wiem, że czasami tak urywam, ale to jest konieczne. Ok, inwestor. I tutaj nie myślę, że on wcale żartuje, tutaj kolega, ale może żartuje, nie wiem. Wolność finansowa. Czym jest wolność finansowa? I tutaj wrzuca taki swój pomysł. Czy jest to niedoczekanie dla większości? Czy źle to rozumie? Otóż, pierwsza i podstawowa rzecz, do której chciałem nawiązać, mówiąc o tym pierwszym temacie. Nie osiągniesz wolności finansowej bez zrozumienia tego, czym jest pieniądz. Nie osiągniesz wolności finansowej bez zrozumienia tego, jak kreowana jest wartość lub jak odbierana jest wartość w naszym społeczeństwie. Od tego trzeba by było zacząć. Więc wracając do tego filmu, kiedy tak zastanawiasz się, czym jest wartość, jak jest nadawana wartość przez społeczność, jak jest odbierana wartość przez społeczność, czym jest pieniądz, to zaczynasz wtedy sobie to wszystko układać w głowie i zaczynasz odnachodzić zupełnie nowe, nietradycyjne ścieżki do osiągnięcia czy to ponadprzeciętnych zwrotów z swojej inwestycji, czy to co właściwie prowadzi do drogi, co jest jakby finałowo wolnością finansową. I wolność finansowa dla mnie to jest coś takiego, że po prostu przez cały czas robisz coś dla pieniędzy, po to, by te zarobione pieniądze pracowały dla ciebie tak, abyś później już mógł robić dosłownie co chcesz, aby te pieniądze pracowały dla ciebie. I właściwie krypto na tym to polega. Nie tylko w krypto, nawet w życiu tradycyjnym, bo nie tylko w życiu tradycyjnym, nie tylko w krypto można osiągnąć wolność finansową, ale mówiąc o wolności finansowej, mówiąc o zarobionych pieniądzach, o szukaniu okazji do zarobienia, czy to jest to rozłożone w czasie, czy jeżeli nie mamy czasu, próbujemy to w jakiś nieprzeciętny sposób osiągnąć, podwyższając oczywiście swoją dźwignię i ryzyko. I dźwignia jest następnym jakby tematem,
który w świecie jest często przez ludzi, którzy nigdy nie doświadczyli zarobienia na dźwigni, ponieważ po prostu nie rozumieją dźwigni. Czy ja na przykład powinienem śmiać się z kogoś, że kupuje swój dom na kredyt? Przecież kredyt to jest nic innego jak dźwignia. To jest nic innego jak dźwignia. Więc widzisz, zrozumienie dźwigni to jest jakby podstawa, żeby rozumieć, co używamy, dlaczego to używamy i jakie z tym ponosimy jakby ryzyko używania tego. Więc wracając, więc dźwignia, wolność finansowa, 1000% zwrotu, czy 10 000% zwrotu, czy też słynne 1000x, czy 10 000x, co jest 1000% zwrotu z inwestycji. 1000% zwrotu z inwestycji to jest 1000 zł, które daje ci po milionie procent 10 milionów złotych. Z 1000 10 milionów. I wszyscy patrzą na to i myślą sobie, że to jest fikcja, że to jest niemożliwe, że to jest jakaś fanaberia. Dlatego, ponieważ nigdy tego nie doświadczyli. Więc przejdą obok, śmiejąc się, zamiast i zarażając tym wiele innych osób, zamiast po prostu skorzystać z tego, co po drodze jakby się nam przydarza i życie podsuwa nam cały czas okazję. Ja też to bardzo często miałem powtarzane przez wiele osób mądrych w życiu, że słuchaj, wystarczy, żebyś obserwował. Życie podsuwa ci mnóstwo okazji. I owszem, niektóre nie wypalą, niektóre okażą się, że tak powiem, oszustwem, ale w pewnym momencie lub z niektórych nie skorzystasz w odpowiednim czasie lub w nieodpowiedni sposób, ale gdy będziesz otwarty na te propozycje, w pewnym momencie zaczniesz rozpoznawać po skorzystaniu z jednej, drugiej, trzeciej, zaczniesz rozpoznawać te, które naprawdę przedstawiają potężną wartość. I tak, kiedy mówiłem o tym 1000%, 1000% w kryptowalutach, kto ci powie, jak zarobić? I tutaj miałem akurat tutaj ten Cedric Hall, akurat o tym mówił, ten gość już dawno zniknął z internetu, potem jakieś kursy zaczął sprzedawać, to znaczy, właśnie, tu znaczy, że okazało się, że tak naprawdę on nigdy nie doświadczył chyba tego 1000x, czy tam 10 000x, jeżeli później zaczął próbować sprzedawać kursy, jak osiągnąć 10 000x. Bo tak naprawdę, powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Niektóre rozwiązania są tak proste, że w ogóle nie trzeba tworzyć z nich żadnej tajemnicy. Można je po prostu ogłaszać wszem i wobec, a ludzie są tak jak powiedziałem, zarażeni lub zrażeni do wszystkiego, co może zmienić cokolwiek w ich życiu, że w ogóle nawet nie podejmą akcji w tą stronę. Więc dlatego prawda może sobie śmigać śmiało między ustami, a ludzie i tak wolą zamiast darmowej prawdy wybrać i kupić kłamstwa czyjeś. To jest całe ciekawostwo. Zamiast darmowej prawdy, która może zmienić ich życie, ludzie wolą płacić za kłamstwa, które okradają ich. To jest niesamowite. I to właściwie możemy zauważyć bardzo pięknie w świecie krypto, kiedy mamy takich oto choćby sprzedawców marzeń. To jest akurat zagraniczny YouTube, ale mówimy tutaj o naszym YouTubie też. Więc teraz, gdybyśmy od tego się zastanowili i nagle wrócili i mieli tutaj na przykład potem 2 lata temu, czyli to było 2020, Bitcoin już nigdy nie będzie za 5 000. Taki film nagrałem w momencie, kiedy wszyscy się śmiali i mówili o tym, jak to Bitcoin, wiecie, spadł z 20 000 i tam akurat uderzył do 3,5, potem podskoczył do 10 i tutaj już wszyscy mówili, że to i tak idzie w dół. To był ten moment, 2 lata temu. Teraz te okazje, Ethereum, Bitcoin i one dały spore zwroty wszystkim wczesnym inwestorom. I gdybyśmy spróbowali zrozumieć to, w jaki sposób ten ktoś próbował do tego czegoś podejść, złoty strzał, bez oszczędności, następny mój film 2 lata temu nakręcony, to byśmy wtedy nagle zaczęli sobie to wszystko w głowie układać, bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, w jaki sposób co rozumiemy. Również, jeżeli byśmy przeszli choćby do tego filmu, następnie, być jak Jimmy. Kiedy mówiłem tutaj w tym filmie być jak Jimmy, to właściwie chodziło mi tutaj, to jest ten film, być jak Jimmy, inwestor i trader w jednym. I tutaj jest porównanie Warrena Buffetta do James Simmons, czy James Simmons.
I ja wiem, że często mówię kiedy mówię o tradingu, to mówię o, zapomniałem, jak się nazywa, Jesse Livermore. Musiałem popatrzeć do tyłu na książkę. Wiem, że często mówię o Jesse Livermore jako o traderze, ale kiedy zaczniemy się zastanawiać i zaczniemy na przykład rozważać, w jaki sposób James Simmons, tworząc Renaissance Technology, osiągnął coś wręcz nieosiągalnego w świecie tradingu, dzięki czemu? I dzięki właściwie algorytmom, indykatorom i podejściu do tradingu w zupełnie inny sposób, czyli nie tradowanie na czuja. Są nawet fragmenty, kiedy oglądałem i słuchałem wypowiedzi Simonsa, to było nawet taka jedna, co zapadła mi w głowę o tym, jak wszystko, co czuł wewnątrz, wskazywało mu na to, że powinien właściwie wyjść z tej inwestycji, ale jego algorytm i wszystkie analizowane przez algorytm dane pokazywało mu, że ta inwestycja powinna się podwoić lub też potroić w przyszłym czasie, więc powiedział, no prosta sprawa, nie mogę wchodzić na czuja, no, od tego mamy te wszystkie, to znaczy on nie jest sam, on tam jest, ma grupę ludzi, od tego mamy te wszystkie algorytmy i od tego to wszystko przez tyle lat testowaliśmy, aby w ten sposób to używać. I oczywiście jakby nie było, technologia lub ten algorytm go nie zawiódł, bo numery nie kłamią. W taki sposób bym to patrzył. Więc, gdy mamy teraz bear market, jesteśmy w tak zwanym bear markecie, czyli jesteśmy na dole, wszystko runęło w dół, to osoby, które nigdy właściwie nie doświadczyły czy też potężnego zwrotu z inwestycji, czy też wolności finansowej, czy też sukcesów na tradingu z lewarem, w sposób bardzo prosty potrafią zarażać swoimi żartami i kpieniem wręcz z wszystkich innych, ponieważ wszystko wokół wskazuje na to, że one mają rację. A tak naprawdę to, i tutaj znowu mógłbym wrócić do moich różnych tweetów i wypowiedzi waszych, to co tak naprawdę jest ciężej w życiu osiągnąć? Czy ciężej jest zarobić 1000, czy ciężej jest zarobić 1 000 000 złotych? Więc jeżeli odpowiemy sobie, no jasna sprawa, 1000 jest łatwiej zarobić, to jak bardzo by cię bolało po prostu przewalić tego 1000? Jeżeli go przewalisz, to bardzo łatwo go odrobisz. Ale jeżeli weźmiesz tego 1000 i z niego, ryzykując nim, zarobisz 1 000, to nagle przeskoczysz wręcz lata świetlne swojego życia do przodu. Ponieważ ile tych tysięcy musiałbyś zarobić, żeby i w jaki sposób pracować? Brakłoby godzin dla niektórych, żeby do tego miliona dobrnąć. Więc teraz, patrząc na sprawę zupełnie czysto, nawet czysto zdroworozsądkowo, co właściwie i w jaki sposób i jakie podejście powinniśmy mieć do krypto i w krypto, aby po prostu w pewnym momencie te jakby tematy lub ta terminologia, która dla nas jest wręcz fikcyjna, okazała się na naszej własnej skórze prawdą. Nie przegapiać okazji. Nie przegapiać okazji, ale to nie znaczy rzucać się na każdy jeden gem, czy tam dżem, jakkolwiek to wolicie, dżem to brzmi bardziej jak dżem, to może gem, czyli taka wynalazek, świecidełko i próbować łapać, o, 100% na tym, 100% na tym, 100%, to nie jest ciągle rozwiązanie. Rozwiązaniem dla mnie okazało się zrozumienie, i znowu wrócę do tego, zrozumienie, jak kreowana jest wartość, czym jest pieniądz i w jaki sposób te zasady krypto, które są wręcz bardzo proste, ale absolutnie za każdym razem, kiedy są łamane, okazuje się rzeczywistość, że jest to weryfikowane. A więc, kiedy mieliśmy Celsjusz, kiedy mieliśmy te wszystkie upadki w dzisiejszych czasach, lub kiedy mieliśmy te wszystkie upadki na poprzedniej beście, to były to tylko i wyłącznie dlatego, że zasady krypto, te podstawowe zasady krypto, czyli
Pomiędzy tobą a twoimi środkami nie ma pośrednika. Pomiędzy tobą a kodem, który używasz, nie ma człowieka, który stoi i w każdej chwili może zmanipulować ten kod na swoją korzyść. A więc to są jakby podstawowe zasady. I kiedy tak naprawdę zastanowisz się i kiedy zaczynasz w ten sposób podchodzić do każdej jednej swojej rozkminki o krypto i o tym, w co i dlaczego chcesz wejść, to wtedy zaczynasz podejmować lepsze i lepsze decyzje. Również, jeżeli chodzi o, ostatnio mówiłem o tych łańcuchach L1, o blockchainach, które powstają. I jak to każdy jeden prawie blockchain od startu, od momentu, że tak powiem, fazy takiej inicjowania tego blockchaina do momentu, kiedy pierwszy trading pojawił się na giełdach, to od razu dawał nieprzeciętne zyski, a już nie mówiąc w czasie, mówimy tutaj wiadomo, o Ethereum, o wszystkich innych tych blockchainach, o których ostatnio mówiłem, to w tym momencie również, nawet jeżeli mielibyśmy zainwestować lub pomyśleć, i tutaj chyba heksymalista rzucił ostatnio, heksymalista, jest tutaj heksymalista, rzucił tweeta na ten temat. Okej. Warto wiedzieć. I tutaj wrzucił znowu podobna grafika, jak ja mówiłem. Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana i tak dalej, i tak dalej. ICO price, czyli ta cena, kiedy właściwie było inicjowany ten blockchain, a w momencie, kiedy wystartował ten blockchain. Ja ostatnio wrzucałem tam grafikę, kiedy był all time high tego blockchaina. A więc pomiędzy tą najniższą ceną, a najwyższą ceną, te zwroty były ponadprzeciętne. Więc również, gdy patrzymy na to, i tutaj mógłbym dodać, w takim razie, gdy patrzymy na to, to gdybyśmy popatrzyli na to, co obecnie mamy, czyli mamy blockchain Flare, który wystartował. Flare właściwie był za darmo, czyli tutaj powinniśmy napisać zero, czyli nasz wkład jest zero. Nic nas to nie kosztowało. Większości z nas, ci, którzy byli ze mną 2 lata temu, 3 lata temu, to dokładnie wiedzą, o co chodzi. Mieliśmy XRP, zgłosiliśmy się po Flare, w tej chwili dostaliśmy tokeny Flare. Teraz Flare był za darmo. Launch price 4 centy. Proszę bardzo, już mamy jakieś porównanie. Teraz, jeżeli popatrzymy na blockchain X1, którego DevNet właśnie wystartował. DevNet to jest taki przed testnetem. I tutaj widzimy, że ten DevNet już tutaj śmiga. X1. Co nas kosztuje X1? Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że X1 również jest prawie za darmo. Jedyna koszt to jest koszt gazu, czyli cena uruchomienia tego momentu czekania na te tokeny ZEN. Lub też niektóre tokeny X1 dostaniemy za darmo. Więc również w momencie, kiedy to wystartuje i złapie swoją cenę, jest jakby darmowy jakby start. Teraz Pulse Chain, nawet możemy dotknąć Pulse Chain. Ile nas tak naprawdę Pulse Chain kosztował? 1 dziesięciotysięczną dolara za jednego Pulse Chaina. 0,30 i 1 z dolara. To jest nasz jakby koszt, który włożyliśmy w Pulse Chaina. W momencie, kiedy Pulse Chain wystartuje, wtedy będziemy mogli porównać. Przy samym starcie. Ale wiele osób oczekuje, że to pójdzie w dół, że coś tam. Ja nie byłbym taki tego pewny. Więc zastanówmy się, czy żartowanie, śmianie się tego rodzaju pojęć ma w ogóle sens. Czy nie lepiej po prostu zastanowić się, tak jak widzieliście przykład mojego filmu z 2019 roku, zastanowić się i powiedzieć: Ej, czekaj, ja do tego podejdę poważnie, ponieważ to w przeciągu następnych 2-3 lat może absolutnie zmienić bieg mojego życia, może zmienić bieg życia mojej całej rodziny, jak i może nawet przyszłych pokoleń, gdy odpowiednio do tego podejdę. To jest tak, jakby śmiać się, tak jak powiedziałem, to jest tak, jakby śmiać się z kogoś, że otwiera biznes i nie wiem, i zakupił jakiś skład lub coś w tym stylu. To jest tak, jakby śmiać się tak jak powiedziałem, z kogoś, że bierze kredyt i na dom, z dźwigni. I to jest właśnie to. To jest totalne niezrozumienie tematu. Więc zastanówcie się nad tym. Zastanówcie się twardo nad tym. A teraz na koniec zobaczmy, czy ten testnet możemy dodać w ogóle do. Możemy go dodać do. Jak go dodać do portfela w takim razie? X1. Trzeba by było testnet dodać do portfela.
Blockchain. X1 Desnet. X1 pisze tu gdzieś. Ok, jest tutaj. Add X1. Czyli tutaj klikamy dodaj sieć X1 i tutaj potwierdzamy switch to network. I co? I powinniśmy mieć w tym momencie, powinniśmy być na sieci Zen. I jesteśmy na sieci Zen. Ok, czyli jesteśmy na sieci X1. I tutaj każdy, kto miał wymintowane jakiekolwiek NFT-ki, to będzie miał od razu darmowe tutaj Zeny na początek, lub też X1 tokeny, lub XN tokeny, to są testowe tokeny. A więc mamy tutaj te testowe tokeny XN. A tak jeszcze na sam koniec, to nie wiem, czy wiecie, wrócę tutaj na sieć Ethereum. Nie wiem, czy wiecie, ale wystartowało i przejdźmy tutaj do tej sieci. Tutaj moje mamy NFT-ki, ale wystartowało też stejkowanie w formie NFT-ka, jeżeli chodzi o Zen. I ja jeszcze, jak widzicie, nie mam nic, ale zaraz zobaczymy. Czyli staking, czyli mint, stejkowanie. Ok, czyli ile chciałbym zastejkować i na jak długo? Ok, 19%. Czyli zróbmy sobie takie raz 100 milionów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, 100 milionów na 100 dni daje mi 5 milionów zenów. 5 milionów zenów. Jeden problem z tym stejkowaniem jest taki, że no dobra, zróbmy to przykładowe. 100 milionów. Bla, bla, bla. I dolara to kosztuje. Ok. Ok. I teraz dalej nie pokazuje mi, że mam tego zastejkowanego z NFT-ka. Nie wiem dlaczego. Tu jest dalej 300 tysięcy zenów. Dlaczego? Wiem dlaczego, bo przedtem to było tylko i wyłącznie approve, do tego, żeby zastejkować. A teraz, gdybym chciał zastejkować, to będzie mnie to kosztowało większy gaz. Ok, to jeszcze muszę rozkminić, do tego wrócimy, bo wygląda na to, że na przykład jakbym chciał takie zastejkować takie 100 milionów na 100 dni i zarobić 5 milionów zenów, no to zapłaciłbym ile w tym momencie? 9 dolarów za to, więc no średnia przyjemność. Trzeba było sprawdzić na Zen Turbo, jaki jest gaz i wybrać moment, kiedy jest najniższy gaz i tak dalej, i tak dalej. Dobra, do tego jeszcze wrócimy. W ogóle nawet o tym dzisiaj nie miało być, tak mi się wyrwało. Na razie, trzymajcie się, cześć.